Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istot będących w niebie i w tym odbitym niebie, czyli w kosmosie. Kosmos jest to taki cień nieba. Żyjemy w cieniu. O tym również mówił Platon. Może na początek dzisiaj przeczytam wiersz Maćka nocie tam aniołka z tyłu, to co kiedyś był na tym regale. I oczywiście Mary Monroe, która jest w niebie, bo pytałem ojca Pio o nią, więc powiedział, że jest w niebie już dawno, bo bardzo kochała. Widzicie, miłość obmywa duszę i likwiduje karmę. I wszystkie uczynki dobre czy złe, nieudane, są niwelowane przez miłość, gorącą miłość. Jak się kocha, to się lubi, to się szanuje, to się jest szlachetnym. Mimo nieudanych różnych rzeczy i tak jest się świętym. Nie musi się tego widzieć na zewnątrz. Nie trzeba. Mandy Monroe była no jakby nie było, pięknie się zachowywała, nikogo na zewnątrz nie, źle nie traktowała, to było widać, ale tam swoje różne rzeczy miała, a i tak jest w niebie, <laughs> ponieważ miłość zakrywa wiele grzechów, zmywa po prostu. Gdyby w kosmosie aniołowie czy politycy mieli miłość, to by nie walczyli, bo z czym tu walczyć? Z duszami mamy walczyć, z drugim człowiekiem mamy walczyć, który czeka na zbawienie i na niebo, z nim trzeba walczyć, z opozycją. Po co w ogóle jakaś opozycja? To jest wszystko karkołomne, to wszystko jest złe, niedobre. Tak się nie powinno żyć i te systemy są wszystkie do niczego. Bo to jest walka o byt tylko materialny. A nam nie chodzi o byt materialny w tej najgłębszej filozofii bytu, tylko o byt duchowy, wieczny. A tu walczymy o co? O to, co skończone. Więc zaczynam. Ten wiersz Maćka, co jeździł na rozmowy: Wy, poeci, jaka wiedzie was tęsknota, jaka zapalczywość wznieca wasz lot. Tyle słów, tyle kamieni i piasku, by zbudować dom dla jednej tęsknoty. Występujecie na piedestały. Z wysokości katr wyśpiewujecie dziwaczny hymn o człowieku, a człowiek zbyt wielki, by zmienić się w małym atomie pokory. A jego pieśń zbyt ciężka, by mogły ją unieść skrzydła ptaków. W 2015 napisał. <laughs> To ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego, oczywiście życzę, czy jakieś inne rocznice. Wkładamy do koszyczka Ojca zapiją wszystkie nasze trudy, sprawy. I każdy krok, każdą myśl kierujemy w stronę Boga, bo to jest jedyne rozwiązanie na wszystkie bolączki tego świata. Miłość do Boga rozlewa się również. Przez miłość do Boga rozlewa się miłość do ludzi, do stworzenia, bo całe stworzenie ostatecznie jest energią Boga. Nawet jak Aniołowie wyszli z nieba, to skądś tą energię mieli? Bóg im dał tą energię. Mogli ją w dobrym kierunku wykorzystać, szybko się wycofać z kosmosu, ale jednak zabrnęli zbyt daleko, i teraz widzimy, jakie są skutki. Musimy walczyć, musimy. Dbać o zdrowie, o jedzenie, o wszystko. W ogóle tego typu jedzenia w niebie nigdy nie było. Nie, było, nie ma żadnych układów pokarmowych, łańcuchów pokarmowych. To wszystko jest powymyślane tu, w tym kosmosie, na Ziemiach, na różnych planetach. I to jest wszystko złe. Wszystko jest złe. Tak nie powinno być, żeby jeden drugiego zjadał i zabijał, i jeszcze walczył z nim. Co to w ogóle jest? To jest niebo. Raczej piekło, kołchos. Więc módlmy się w wszystkich naszych sprawach, aby jak najszybciej się one rozwiązały i byśmy zrozumieli, jaki jest nasz ostateczny cel, bo ostateczny cel rzutuje na całość naszego życia, na świadomość, na wszystko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. <laughs> to teraz parę rozważań z drugiego tomu. W naszym systemie wartości duchowych najbardziej liczy się nauka i poznanie. Bóg przede wszystkim jest naukowcem, w cudzysłowie oczywiście. Ale źle to jest powiedziane, gdyż on wiele wie i coś potrafi zrobić precyzyjnie. Czego nie można powiedzieć o naszych stworzycielach czy o innych rasach we wszechświecie? Sekty, religie, wyznania i ateizm z drugiej strony. To największa udręka ludzkości, której nie można wypełnić, wyplenić od tysięcy lat. Ma kiedyś nastąpić jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojca Pio, pytałem o te słowa właśnie. A ojciec powiedział, że tak, kiedyś tak będzie, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, czyli świadomość boska, i, a pasterzem jest miłość. Miłość zrozumiana, miłość jako miłość do wszystkich. To jest ten pasterz nasz. A Bóg ostatecznie jako rodzic też pasterz, no bo w sumie na spasie, nawet w tym kosmosie na spasie, bo gdyby pstryknął, wyłączył energię, to wszystkie światy i słońca, galakty, znikną, zniknęłyby w jednej sekundzie. Ale tego nie robi. Bóg może wszystko. Ojciec Pioto potwierdził, że, bo pytałem. Owszem, to nastąpi, ale dopiero wtedy, gdy odrzucimy wszystkie religie, a zaufamy nauce i miłości, ponieważ wszechświat zaprojektowany został przez wybitnych naukowców. Tu nie było przypadków. Nie wszystko wyszło idealnie. Umieramy. Coś trzeba z tym zrobić. Wyrwać się z nauki aniołów kosmosu, a powrócić do nauki i wiedzy Boga Oryginalnego. Wyrwać się od boga żydowskiego czy hinduskiego i każdego innego, który nadal panują w kosmosie i go kontrolują dla własnych potrzeb, niby wzbogacając go swą boskością. Wszyscy ci bogowie okłamują dobre i pokorne dusze, robiąc im nadzieję na raj w tym wszechświecie. Tutaj raju ojciec Pio mówił, nigdy nie było w tym wszechświecie, na tej planecie nie było nieba, nie było żadnego Eden. To są wszystko fałsze. Wszystko robione dla polityki władzy faraonów, potem Żydów, potem chrześcijan. Oni chcieli władzy, tak jak dzisiaj jest nawet ta świecka władza, też chce władzy. I w duchowości, w kościołach, w, regl, w religiach, w sektach też są tylko władzy. Niedobra dla dusz, zbawienia, tylko władzy chcą. Dlatego obwarowują się sztywną nauką, hermetyzmem, dogmatami. No i koniec już nie podskoczysz, <laughs> bo cię wykluczą. <laughs> A to wszystko jest zmyślone. Następna myśl. Sukces to nie profesorskie wyuczanie się czegoś. Sukces to doświadczenie otwartości, wolności i miłości. W niebie nie ma kościołów, wyznań, typowej nauki, ani żadnej ewangelii czy pism świętych. Tam jest jawność życia, jak mówił ojciec Pio: religie to sprawy ludzkie, jak wszystkie inne. Ojciec Pio powiedział, że o Starym Testamencie już dawno powinno się zapomnieć. A Fula Chorak dopowiedziała o Nowym Testamencie to samo, że to archaizm i manipulacja, że już trzeba być jakiejś nowej wiedzy. I naprawdę w niebie nie ma kapłanów, nie ma ornatów, nie ma jakichś różnych rzeczy, bo po co? To, to tylko tutaj są takie chorągiewki różne. Kiedyś pamiętam, jak rozmawiałem z panią Krysią, przez którą żeśmy. Kontaktowali się właśnie z niebem, z ojcem Pio i świętymi, to mówiła, że raz przyszedł ojciec Pio do niej, bo co dzień przychodził, ale na ogół przychodził, bilokował się San Giovanni Rotondo w habicie. Nieraz się nawet dotknęła, go ocierała się o niego i czuła. Ojciec Pio potrafił jony i atomy skupić tak, że były materialne wokół swojej świadomości. Ale raz przyszedł do niej w takiej pełnej chwale i zobaczyła go. Oczywiście, bez habitu, bez ornatu, tylko jako pięknego mężczyznę, takiego niebiańskiego mężczyznę, młodego, pięknego, bez brody. <grym> I tak się zachwyciła, że nie mogła przez miesiąc się uspokoić i płakała dzień w noc. Płakała cały czas, tak tęskniła i przez, nie chciała żyć nawet. Powiedziała, że ona już nie chce tu żyć, jak zobaczyła to piękno, Ojca Pio, w oryginale. No, widzicie, więc tam wszystko jest inaczej niż nam się wydaje. Jeszcze jedna myśl. Styl wyjawia część prawdy, ale nie jest nią samą. Chociaż zależy, jak na to popatrzymy. Wszystko może być prawdą. Od nas zależy prawda i jej walor poznawczy jej akurat zadowolenia nas w środku duszy. Jej akt zadowolenia nas w środku duszy. Prawdę każdy inaczej postrzega. Podobnie ojciec Pio mówił mi o niebie, tak mi powiedział, dla każdego niebo znaczy coś innego. I w tym świecie, w tym małym niebie, bo ten kosmos to jest takie malutkie niebo, jakby w którym jest cierpienie, i też każdy widzi inaczej. Nie tylko, że ma doświadczenia z różnych przeżyć, żyć. I kultur, ale samo w sobie. Każdy jest inny i wytwarza inną sztukę. I dla każdego troszeczkę jest inaczej. I to bardzo dobrze. Bo wszyscy wtedy mogą się zachwycać sobą, poznawać, co ty masz tam w środku pięknego. Pokaż no. No i wtedy właśnie jest ta gra miłosna. <laughs> Jakby byli wszyscy tacy od sztampy, jak pieczątka, no to nieciekawie by to było. Więc Bóg wiedział, co robił, jak stworzał duszę każdej inaczej. Dla każdego w niebie wszystko jest inne, piękne i dlatego te bajki się mm, mieszają, przenikają przez siebie i zachwycają sobą. Jeszcze jedna myśl. Poezja daje poczucie nieba już na ziemi. Daje luksus uwielbiania nieba, jego kształtów i rozkoszy. Miłość jest najwyższym, najprzyjemniejszym sposobem porozumiewania się. Kto ma miłość, rozumie wszystkich i zna ich potrzeby. Ochoczo się im poddaje, by utulić świat miłością. Takie krótkie myśli teraz są. Narodzenie się w kosmosie jest okazją do pogłębienia swego szczęścia, Poprzez wiedzę. Warto życie wykorzystać, nie zmarnować tej szansy. Filozofia nie jest objawieniem, ale czasami ma wiele racji. Choć istnieje wiele możliwości, to jedną możliwość masz zawsze zostać szalonym aniołem Boga. Ojciec Pio kiedyś powiedział, że. Trzeba być trochę szalonym, żeby pójść do nieba. Często trzeba iść pod prąd, iść pod prąd, pod... nadziać się na dogmaty, na jakieś, jakąś wiedzę sztywną i to boli. Ale trzeba się dać przebić i myśleć po swojemu. Prawda nie jest filozofia. Prawdą nie jest filozofia. Sztuczna religia. Słownik wyrazów obcych nie są nią krzyżówki ani owoce ludzkich działań. Prawdą jest król duch wszech możliwości, wszechwiedza. To jest prawda. I zawsze ona będzie się otwierała. Ojciec Pio mówił, że przez całą wieczność w niebie mamy swoje tam pałace i tak dalej, i tak dalej. Życie towarzyskie, ale całą wieczność będziemy podróżować, poznawać i. Cieszy się tym poznaniem. Pomimo nawoływań i próśb Boga o powrót do jego prawdziwego domu, nadal inteligentni aniołowie trwonią swój cenny czas nad, nad, na podbijanie światów materialnych. To po prostu jest marnowanie życia. Lecz anioły nie chcą nawet o tym słyszeć. Jak zajęci są swoimi praktykami i swoją retoryką. Owszem, wykonują ciężką pracę, ale ona, dla pomnożenia cierp ale ona tylko pomnaża cierpienia, które powodują ogromną dysharmonię i dezorientację w życiu. Rozbita dusza, bez miłości i energii boskiej, nie wie, co ze sobą począć. Na przykład, gdy spytać mordercy, dlaczego zamordował, najczęściej pada odpowiedź: Nie wiem. Powodował mną jakiś impuls. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co robią. Byłem pod wpływem jakiegoś nieznajomego mi odurzenia. Ego jest tym odurzeniem właśnie. To, co on mówi, jest prawdą. Dusza, skażona brakiem najwyższej świadomości i pozbawiona wewnętrznej harmonii, naprawdę nie wie, co robi. Nie wie, kim jest i co jest powodem jej życia na tak trudnej planecie. Zadaje sobie pytania i nie znajduje żadnej odpowiedzi. A niepokorni ateiści, szczególnie, to też zadają pytanie, bo są dość inteligentni. To oni już specjalnie nie chcą nawet tych odpowiedzi, bo się boją, że może Bóg jest. <laughs> I da im po tyłku klapsa. Ale pokorne szukanie przyczyn i skutków uwalnia umysł z tych programowych, programów hamulcowych. <laughs> to tyle z rozważań. Teraz na koniec jeszcze mój wiersz przeczytam. Echo niebios <śmiech> <śmiech> Echo obiło się o ludzi Środkiem drogi polnej Przeleciał gołąbek Łzy zatoczyły się spod powiek Powiedział mi, że idziesz do mnie Rozjaśniły się w oczach blaski Myśli moje usiadły na zielonych listkach drzew, na kwiatach i mgle. Idziesz do mnie. Wśród zieleni nieba zatańczę z tobą. Podniosę głowę uśmiechniętą, będą goniły się melodie, zielenią i błękitem. Przemierzymy wszystkie szlaki podniebne. Dziś echo niebios roznosi się wokoło. Taki to był wiersz. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Dążcie, szukajcie, penetrujcie swoją duszę i ten wszechświat. Obserwujcie, bo to też jest wiedza w przyrodzie, nawet w, w, w gałązce suchej, nawet w liściu jest zawarta wiedza. Trzeba tylko ją znaleźć, bo kosmos został zaprojektowany i ktoś to przemyślał. Więc trzeba tylko próbować to odszyfrować i znajdziemy drogę do Boga. Bo materia również jest energią boską, ale przemienioną przez aniołów w twardą materię. Przez różne filtry egoizmu to wszystko przeszło i dlatego jest tak źle. I musimy ten proces odwrócić. Odwracamy go co dzień w swojej duszy. Wszystko możemy odwracać. Na każdą rzecz możesz spojrzeć inaczej innym niebem swojego wzroku to jest ważne wtedy idziemy prościutko w świat poznania wielkości nieba to trzymajcie się systemu miłości i papa pa. Czasem zaskakuje nas system miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości. By piękniejszy był świat, tak więc mój przyjaciel.